na kanale W Drodze TV, tu Kasia i Michał. Dzisiaj jesteśmy na Słowacji, robimy sobie taki weekend ze słowackimi zamkami i pierwszy z nich na naszej trasie to zamek w Bojnicach, który widzicie już za nami. Pierwsze wzmianki o zamku w Bojnicach pochodzą z 1113 roku. Był to wówczas gród drewniany, który powstał na pierwotnym grodzisku słowiańskim pochodzącym z X wieku. W XIII wieku stał się dobrem bogatego rodu Hont Poznanowiczów i przybudowano go na zamek kamienny. A po najazdach mongolsko-tatarskich w latach 1241-42 umocniono go. Solidne mury obronne wkomponowano w skały, na których stoi zamek i które go otaczają. Nadany wówczas kształt zachował się do dzisiaj. Ciekawa historia wiąże się z przejęciem władania na zamku przez niezłego cwaniaka ówczesnych czasów Mateusza Czaka Tręczyńskiego. Otóż skumał się on z synami Kazimierza Hont Poznanowicza, z którymi łupił dobra kościelne w latach 90. XIII wieku. Po kilku latach zabaw zbójników w 1299 roku Czak postanowił zabrać ich zamek tak po prostu. W 1302 roku węgierski król Wacław, wówczas 13-latek, za poparcie jego roszczeń do tronu przekazał mu twierdzę w Bojnicach formalnie. Zamek przechodził z rąk do rąk mniej lub bardziej znamienitych rodów. Jednym z nich był w XVI wieku Aleksiej Turzon, któremu to zamek zawdzięcza umocnienie murów i cztery wieże obronne. Ostatnim właścicielem, który nadał dzisiejszą barokowo-romantyczną formę, był Janusz Ferencz Palfi. Nakazał on architektowi Józefowi Hubertowi zainspirować się francuskimi zamkami Pierrefonds, Carcassonne czy Perpignan. Przebudowa trwała od 1889 do 1910 roku. Od lat 50. XX wieku forteca jest słowackim muzeum. Charakterystycznym dla średniowiecznych zamków i posiadłości są otaczające ich parki. Tak jest i w tym przypadku. Mamy tutaj bardzo ładny park i park leśny. Tuż za mną widać niemal 700-letnią lipę króla Macieja, pod którą ucztowano i naradzano się w średniowieczu. Tuż obok zamku jeszcze znajdujemy zoo, które właściwie jest najstarszym zoo na Słowacji. Właśnie tutaj w Bojnicach. Poza tym możemy jeszcze wybrać się na spacer w chmurach, czyli taką ścieżkę wybudowaną na szczycie pobliskiego wzgórza. Takie coś. Od zamku mamy 9 minut do jaskini człowieka neandertalskiego. Droga od zamku do jaskini prowadzi przez deptak, gdzie znajdziecie knajpki, kawiarenki i stoiska, w których można kupić bardzo popularną tutaj medowinę, czyli grzany miód. Muzeum prehistoryczne niestety jest zamknięte. Trochę to zmaściliśmy, bo nie sprawdziliśmy tego wcześniej, że od 1 listopada do 31 marca nie wpuszczają turystów, bo w sezonie zimowym po prostu muzeum jest nieczynne. No, troszkę to zmaściliśmy, ale mniejsza z tym. Co do jeszcze takich informacji już tutaj około zamkowych, parking kosztuje od 6 do 8 euro za cały dzień. Zwiedzanie zamku 7 euro z przewodnikiem, trwa godzinę, co o każdej pełnej godzinie. W okolicy jeszcze mamy zoo, o którym chyba już wspominałem, nie jestem pewien, co opowiadam. Pomimo tego, że nie udało nam się wejść do tej jaskini, to dosłownie kilka zdań wam o niej opowiem. Może akurat zachęci was to do tego, żeby ją odwiedzić w czasie, w którym jest ona dostępna dla zwiedzających. Bo jest to nie lada gratka dla takich archeologów z pasji. Jaskinia była znana już od bardzo dawna. Początkowo chronili się w niej pasterze, którzy wypasali bydło w tej osadzie, tutaj w okolicznych osadach. Potem strażnicy, którzy dokonywali obchodów murów miejskich. A potem, aż do połowy XIX wieku, służyła ona okolicznym mieszkańcom i użytkownikom ogrodów królewskich za śmietnik i kompostownik. Wrzucali tam wszystko, co niepotrzebne. W ogóle nie przypuszczali, że ma ona jakąkolwiek wartość, aż do 1926 roku, kiedy to proboszcz bojnickiej parafii, Karol Medwecki, ksiądz i taki archeolog z pasji, z zamiłowania, zupełny amator, stwierdził, że może być tam coś naprawdę cennego, uprzątnął tą jaskinię i dokonał odkryć na miarę Europy. Prace archeologiczne w tej jaskini wykazały obecność osadnictwa paleolitycznego, czyli to jest między 90 a 60 tysięcy lat przed naszą erą.
I na ten moment to miejsce stanowi taką perełkę dla archeologów. Na pewno jest to najlepiej zachowane miejsce na Słowacji, a nawet na skalę Europy. Znaleziono tutaj około 3000 różnych znalezisk takich archeologicznych, łącznie ze szkieletem mamuta. Jedynie nie znaleziono tutaj śladów szkieletu praczłowieka. Bojnice wydają się być miejscem do spędzenia weekendu. Dokładnie tak, i to dla całej rodziny, bo jest zoo, o którym mówił wcześniej Michał. Zoo działa 365 dni w roku, więc jest dobrym miejscem na spędzenie w zasadzie połowy dnia. Jest sokolarium, jest sporo tras na rowery, szlaków turystycznych. Jest dom iluzji, są escape roomy, oczywiście masa restauracji, kawiarenek. Jest jaskinia praczłowieka, jest jakiś taki mini park wodny czy park zabaw, gdzie można też z dzieciakami wyskoczyć. A najlepiej tutaj przyjechać na przełomie kwietnia i maja, dlatego że odbywają się tutaj festiwale strachów. Zjeżdżają się tu wszystkie wampiry, czarownice, magowie i tak dalej. Przetransportowaliśmy się do w okolice miejscowości Ziar nad Chroną, z którego to miejsca wyruszamy zobaczyć i pokazać wam zamek Szaszoł, jak tu się po słowacku ponoć wypowiada. Tutaj już jest bardziej dziko, bo to ruiny. Auto może się zostawia przy ulicy, w wiosce i szlakiem, bodajże zielonym. Tak, zielonym. Trzeba się wspiąć pod zamek. No, podejście jest takie całkiem soczyste. Niezbyt długie, ale jest stromo, żeby zobaczyć pozostałości po tej twierdzy. No, trzeba powiedzieć, że pierwsze wrażenie robi całkiem konkretne. Szczególnie, że góruje tutaj nad okolicą, jak się jedzie. A w tej chwili już się ukazuje. Wygląda to troszkę jak nasze orle gniazda na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No, elegancko. Koleżanki kozice pilnują chyba swoich skałek i się patrzą na to, co to za człowieki tu idą. Człowieki, ale czemu oni mają ze sobą dwa jamniki? Według źródeł historycznych zamek powstał w 1253 roku, zbudowany przez braci Wanczów. Natomiast legendy mówią coś innego. A mianowicie, że zwoleński pan kazał zbudować ten zamek dla swojego nadwornego błazna za to, że uratował mu życie. Na chwilę obecną zamek jest zamieszkiwany głównie przez kozice, o czym świadczą pozostawione przez nich ślady ich urzędowania tutaj. Masa bobków. Jeszcze więcej kozic, tym razem z góry. Legendy na bok. W istocie zadaniem zamku Szaszoł było chronienie chrońskiej drogi handlowej i przeprawy przez rzekę Chron, pobieranie myta drogowego i ochrona kupców. Od XIV wieku zamek stał się majątkiem królewskim i do XVII wieku bardzo często zmieniał właścicieli. Po wojnach, które się tutaj odbyły na początku XVIII wieku, zaczął popadać w ruinę i do dzisiaj nie został odbudowany. Właściwie zachowały się tylko wewnętrzne mury, zewnętrzne już zniszczały. Idąc tutaj na ten zamek nawet widać tabliczki, gdzie była pierwsza brama, druga brama, jakieś mury zewnętrzne. Natomiast z nich już nie pozostały nawet żadne ślady. Mimo wszystko zamek robi świetne wrażenie. Fajnie na niego wejść, zobaczyć. Tym bardziej, że trafiliśmy na niego tak przed zachodem słońca. Bardzo ładnie oświetlony, górujący nad tą rzeką, nad doliną. Super, naprawdę polecamy. Oczywiście wejście za free, bo to ruiny. Przetransportowaliśmy się do wioski Brancz. I znajdujemy się w tej chwili w ruinach zamku o tej samej nazwie. Kolejny zamek na naszej trasie, zamek z XIII wieku. Wzniesiony został pomiędzy 1251 a 1261 rokiem w bardzo ważnym strategicznym miejscu, które pozwalało na ochronę dróg prowadzących do przełęczy w Karpatach. Wówczas w tych okolicach przebiegała granica czesko-węgierska. Pierwsza pisana wzmianka o twierdzy pochodzi z 1297 roku. W Nitrze Abba i Abraham Rufus potwierdzili swe dochody z tego majątku. W tym czasie Abba wymienił swój udział w zamczysku w zamian za cztery wsie w innej części kraju. Niedługo później do gry wchodzi dobrze nam już znany Mateusz Czak-Tręczyński, który w 1309
1205 roku przejął zamek, zamieniając się z Abrahamem Rufusem na trzy wsie. Tajemnicą Poliszynela było to, że rozbójnicze tradycje Czaka doprowadziły do wymuszenia tej transakcji. Niby w 1317 roku król Karol Robert zwrócił branch Abrahamowi i wpłacił odszkodowanie za straty, jednak to Czak faktycznie władał zamkiem do swojej śmierci w 1321 roku. W 1394 roku fortece od króla Zygmunta dostał Ścibor ze Ściborzyc. To on wzmocnił i rozbudował zamek, co nie uchroniło go przed zdobyciem przez husytów w 1428 roku. W 1437 roku branch został przejęty przez Pangraca ze Swatego Mikulasza. Postać ta szybko stała się postrachem okolicznych ziem. Regularnie okradał pobliskie osady i majątki, dopuszczał się wymuszeń i szantaży. Od XVII wieku, nie spełniając ówczesnych wymogów mieszkaniowych, branch zaczął tracić na znaczeniu. Wygląda na to, że zamek branch jest częścią systemu fortyfikacji, które tutaj były budowane na granicy Moraw i Słowacji, bo jeszcze w okolicy mamy zamki Hrad Korlatko, Plawecki Hrad i kilka innych w różnym stanie rozkładu. W każdym razie większość z nich to totalne ruiny. Zamek funkcjonował przez jakieś 400 lat. Służył do ochrony granic. Dopiero na początku XVIII wieku został opuszczony i od tego czasu niszczeje. W związku z tym do naszych czasów zachowały się szczątkowe mury zewnętrzne i niewiele murów zamku właściwego. Na zdjęciu rekonstrukcji tego zamku wygląda na to, że w czasach świetności był naprawdę okazały. W tej chwili jakby rozległość tych ruin pozwala sądzić, że faktycznie tak było. No nie jest to mały zameczek, jak na przykład, nie wiem, Mirów czy Bobolice. Nawet jest to dużo większe od Ogrodzieńca. Między XVI a XVIII wiekiem zamek był świadkiem wielu bardzo burzliwych wydarzeń. Między innymi najazdów tureckich, powstań przeciwko Habsburgom, walkom religijnym. Także działo się tu wokół. A ja zawsze, będąc w takich miejscach, marzę o tym, żeby się tak na chwileczkę przenieść w czasie i zobaczyć, jak to wyglądało w czasach świetności, kiedy tętniło życiem. O, fajne by to było. W końcu zamku znajdujemy też pomnik upamiętniający ofiary wojen religijnych z XVII wieku i wymienione nazwiska są na nim męczenników, którzy zginęli śmiercią zapewne niezbyt przyjemną w trakcie tychże walk. I co roku w dzień Cyryla i Metodego są tu odprawiane ewangelickie msze święte. Żeby dostać się do zamku, należy się kierować na Podbranch, później na Podżamok, dojechać na sam koniec do malutkiego parkingu i stamtąd jakieś 500 metrów pieszo pod górkę do zamku. U stóp zamku Beckow znajdujemy stary kirkut, czyli cmentarz żydowski. Nagrobki tutaj bardzo stare, choć jest kilka nowszych od XX wieku. Kolejny zamek na naszej trasie zamków słowackich, czyli Beckow, w miejscowości o tej samej nazwie. Jest to zamek pochodzący z XIII wieku, choć jak twierdzą kroniki węgierskie, został już tutaj zbudowany wcześniej drewniany gród czy też osada. Ale pomimo tego, że wiedzieliśmy, że zamek jest nieczynny, to jest na naszej trasie, bo do końca stycznia trwają jakieś prace konserwacyjne. Natomiast najlepszym czasem na odwiedzanie tego miejsca jest lipiec, bo jest tutaj duża impreza, która jest połączona z takim symbolicznym zdobywaniem zamku. Wtedy jest najwięcej turystów i gród faktycznie żyje. Tak, my się przeniesiemy do jakiejś kawiarni na kawkę i tam wam opowiemy coś o zamku. Dogodne położenie zamku Beckow na bardzo wysokiej skale pozwoliło mu jako jednemu z nielicznych odeprzeć atak hordy tatarsko-mongolskiej w 1241 roku. Pod koniec XIII stulecia zamkiem zawładnął nie kto inny jak Mateusz Czak Tręczyński. Przeprowadził on wówczas pierwszą solidną przebudowę. Po jego śmierci w 1321 roku zamek przechodził z rąk do rąk, aż trafił pod władzę Ścibora ze Ściborzyc, o którym wspominaliśmy przy okazji poprzedniego zamku. Był to polskiego pochodzenia arystokrata i bliski przyjaciel króla Zygmunta Luksemburskiego. Potraktował on Beckow jako swoją główną siedzibę i przebudował zamek w stylu gotyckim. Podniósł on wieżę zamkową, która po przebudowie nadała się do zamieszkania, zbudował wspaniały dziedziniec i kaplicę z dominującą figurą Madonny wykonaną z lipowego drewna. Pod koniec XIV wieku zamek oparł się próbie zdobycia go przez Turków. Przez kolejne 40 lat licznym dziedzicom Banfich nie udało się dogadać w sprawach spadkowych i zamek nieco podupadł.
Na szczęście po śmierci ostatniego z nich udało się ustanowić współwłasność ziemską i przeprowadzić niezbędne naprawy. Dzięki temu, kiedy wybuchła wojna z Turkami w 1663 roku, nawet nie podjęli oni próby zdobycia twierdzy. W 1729 w miasteczku wybuchł pożar, który przeniósł się na zamek, gdzie spustoszył wnętrza oraz spalił dachy. Nieodbudowany od tego czasu zamek niszczał coraz bardziej, aż zostały z niego tylko ruiny. Dopiero w latach 70. XX wieku doczekały się one zainteresowania specjalistów i władz. Z historią zamków związane są różne opowieści. Według jednej z nich nazwa zamku pochodzi od imienia błazna Becka lub Becko, dla którego książę Stibor kazał wybudować zamek. Kolejna legenda mówi o tym, jak właściciel zamku zrzucił ze skały swojego sługę za to, że broniąc własnego dziecka zabił jego ulubionego psa. Sługa, spadając ze skały, zdążył wykrzyknąć, że spotka się ze swoim panem dokładnie za rok i jeden dzień. Dokładnie po roku pana ukąsiła w oko żmija, a on oślepiony wpadł w przepaść. Kolejny zamek na naszej trasie to zamek Tręczyn. Bardzo duży, bardzo okazały, piękny zamek. Jego historia sięga 179 roku naszej ery, czyli Cesarstwa Rzymskiego. Wiadomo, że przebywały tutaj legiony. Natomiast zamek jako taki został wzniesiony w XI wieku. Był własnością szlachciców węgierskich. Natomiast w XIII wieku nabył go nie kto inny jak znany wam już Mateusz Czak. Ten to miał rozmach, dlatego bo doczytaliśmy, że kontrolował on około 50 zamków, więc majątek miał konkretny. Zamek ten był taką wizytówką Mateusza Czaka. Uczynił on z niego swój zamek rezydencyjny, bardzo go rozbudował. Zajmował on na Węgrzech bardzo ważne stanowiska. Był skarbnikiem albo palatynem, skąd miał kasę na to, żeby robić takie rzeczy. W północno-wschodniej części dolnego zamku znajduje się Teufelsturm, wieża diabła, inaczej głodomornia też. Początkowo wieża obronna, a następnie miejsce tortur i więzienie. Wieża Mateusza, na której teraz się znajdujemy, jest najstarszą częścią budowli zamkowej. Według najnowszych ustaleń powstała w XIII wieku, chociaż wcześniej myślano, że już w XI tutaj stała. Natomiast teraz wiemy, że to jest XIII wiek, ona została przebudowana na przełomie XIII i XIV wieku, dobudowana na kolejne kondygnacje. I na sam szczyt tej wieży, skąd możemy zobaczyć taki piękny widok na całe miasto, prowadzą strome schody. Taki mamy widok z wieży Mateusza. Na dole widać takiego gościa w pomarańczowej kurtce. Jakieś roboty drogowe. A nie, to Michał tylko lata dronem. Na początku XI wieku osada ta była w granicach Polski. W granicach Królestwa Bolesława Chrobrego. Potem została przyłączona do Węgier. Mam jeszcze jedną taką ważną datę w historii Polski, z którą wiąże się zamek w Tręczynie, mianowicie rok 1335, kiedy to właśnie tutaj został zawarty układ między Polską a Czechami. Jak każdy zamek, ten w Tręczynie też ma swoje legendy i opowieści. Najsłynniejsza z nich to legenda o Fatimie i Omarze i ich wielkiej miłości. Mianowicie ówczesny pan zamku, Stefan Zapolski, uwięził Fatimę. Nie interesowało go natomiast bogactwo Mara. Powiedział, że odda mu żonę jedynie wtedy, kiedy on sam wykopie dla niego studnię na terenie zamku. Omar kopał podobno 4 lata, aż przyniósł wodę władcy i wtedy wydostał siebie i swoją żonę z więzienia. I dlatego studnia, którą za mną widzicie, nazywa się właśnie Studnią Miłości. Zamek w Tręczynie robi wielkie wrażenie i gorąco polecamy go, żeby odwiedzić. Tym bardziej, że jest bardzo blisko Polski. Od Żyliny można przelecieć autostradą. W centrum miasta są parkingi płatne od 1 do 2 euro za godzinę. Wejście na zamek kosztuje 7,9 euro bilety. W zależności od tego, jaką trasę chcecie zrobić. Mała trasa to jest 7 euro, natomiast wielka trasa to 9 euro. Można zwiedzać z przewodnikiem albo samemu. Może też taka ważna informacja, my byliśmy z psiakami. Można zwiedzać ten zamek z psami. Cały dziedziniec jest dostępny, nie wolno wchodzić jedynie do komnat. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o słowackie zamki w tym rzucie. Zamków jest na tyle dużo, że zapewne wybierzemy się na zwiedzanie kolejnych, czym też się oczywiście z wami podzielimy. Jeżeli podobało wam się to, co przygotowaliśmy, to zachęcamy do kliknięcia łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.